zakończylibyśmy już ten etap i moglibyśmy od jutra wziąć już do solidnej pracy, aby kontynuować to, co zaczęliśmy. Jeszcze na drugi etap przygotowuje Pan jakąś specjalną kampanię, inaczej chce Pan coś zmienić? Mamy kampanię cały czas prowadzoną w tonie pozytywnym i będziemy kontynuowali tą linię. Tutaj z naszej strony, w przeciwieństwie do konkurencji, nie będzie ataków, nie będzie podkładania nóg, nie będzie kopania, pokazywania tylko tego, co dobre, sensowne i pokazywanie przyszłości najbliższych 4 lat dla Szczecina. To może jeszcze, ponieważ mamy ciszę, to tak bardziej ogólnie, dlaczego te wybory są istotne, ważne? Dlaczego wybory samorządowe myślę są najważniejsze dla mieszkańców, dlatego że tutaj rozstrzygają się te podstawowe sprawy. Czy będzie budowana szkoła, droga, czy będziemy mieli takie boisko, czy inne, ile wydamy na oświatę, na pomoc społeczną, to dotyka najbardziej mieszkańców. Myślę, że stawki VAT w mniejszym stopniu dotykają tego życia codziennego. I dlatego to są takie ważne wybory, dlatego mieszkańcy są tutaj aktywni i wybierają rozsądnie. To znaczy nie zawsze głosują na partie polityczne, często sięgają po kandydatów niezależnych, po osoby, które ich zdaniem są dobrze w stanie zadbać o sprawy miasta.